Trwają prace przy ulicy Młyńskiej. Inwestorem jest Astrum spółka z o.o. Park handlowo-usługowy będzie miał ponad 5000 metrów kwadratowych powierzchni. Już jesienią Polkowiczanie będą mogli robić tam zakupy. W tej chwili trwają tam intensywne prace ziemne i jeszcze trzeba dużej dozy wyobraźni, by zobaczyć to, co pokazuje projekt. Zwłaszcza, że ta duża zmiana ma nastąpić w zaledwie kilka miesięcy. Budujemy tutaj park handlowo-usługowy. Będzie to park handlowo-usługowy o powierzchni 5300 metrów kwadratowych powierzchni najmu. Budowę rozpoczęliśmy w marcu tego roku, planujemy ją skończyć w czwartym kwartale również tego roku. Obiekt handlowy znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie McDonalda na obniżeniu terenu. Będzie 170 miejsc parkingowych. Jeżeli chodzi o skarpę, to obiekt będzie usytuowany poniżej tej skarpy, więc skarpa nie będzie kolidowała absolutnie z budową, więc oczywiście teraz trwają prace ziemne. Na ponad 5000 metrów kwadratowych znajdzie się 12 sklepów. Za wcześnie jeszcze, by mówić, jakie to będą marki. Wiadomo jedynie, że będą to sklepy odzieżowe. Jeden najemca jest jednak pewny. Pewny jest wiodący najemca tego obiektu, czyli spółka CCC, która na 1200 metrach kwadratowych otworzy swój sklep w najnowszym koncepcie, który będzie można już, myślę, obserwować pod koniec roku. W parku handlowo-usługowym nie będzie funkcji gastronomicznej ze względu na sąsiadujące z nim obiekty świadczące takie usługi. Wewnątrz przewidywany jest ewentualnie jeden nieduży sklep spożywczy, także ze względu na duże nasycenie rynku podobnymi usługami.